Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 1 lipca miasto zbiera wnioski do planu ogólnego, dokumentu, który musi ustawowo powstać do końca 2025 roku. A co to za dokument ma być? Plan ogólny. Jest to dokument, który mimo swojej nazwy, że on jest niby ogólny, on jest dokumentem z punktu widzenia planowania, jakie ma być miasto, jest to dokument o charakterze strategicznym. Dlaczego? Dlatego, że ten dokument określi nam na obszarze całego miasta, gdzie można budować i co można budować. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o planowanie przestrzeni w mieście, gdzie co powstaje, takimi dokumentami działającymi obszarowo na pewnych terenach, na fragmentach osiedli zazwyczaj, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. No właśnie, mamy coś takiego. Po co tak. plan ogólny? Plany zagospodarowania przestrzennego, które są bardzo szczegółowe, określają między innymi nie tylko parametry zabudowy, czyli jak wysokie mogą być budynki, ile ma być powierzchni biologicznie czynnej, czyli mówiąc wprost na działce, ile ma być takiej powierzchni, na której można swobodnie rosnąć zieleń. Mhm. Natomiast plany miejscowe praktycznie w dużych miastach to się nie zdarza, żeby obejmowały cały teren miasta, ponieważ ich sporządzanie jest bardzo skomplikowane, bardzo czasochłonne. W praktyce nikt w Polsce, żadne duże miasto w Polsce nie ma w 100% pokrytej powierzchni planami miejscowymi. Mhm. Wrocław jest w czołówce, Wrocław ma mniej więcej 2/3 miasta pokrytej, mniej więcej 2/3 miasta jest pokryte planami miejscowymi, natomiast nie wszędzie. I teraz tak, co się dzieje tam, gdzie nie ma planu miejscowego? Na tych obszarach decyzje o tym, co może powstać, powstają na podstawie takiego dokumentu jak decyzja o warunkach zabudowy. Miasto, wydając tę decyzję, ma znacznie mniejsze możliwości kształtowania przestrzeni, wpływania na inwestora. Dlatego oczywiście najlepiej jest mieć jak najwięcej tych planów miejscowych i żeby one były jakościowe, żeby one były aktualne, bo też potrzeby się zmieniają. Oczywiście plan miejscowy uchwalony 10-15 lat temu może już nie odzwierciedlać rzeczywistości. Czym jest plan ogólny? Plan ogólny jest czymś w rodzaju super planu zagospodarowania przestrzennego, tak jak powiedziałem, obejmującego całe miasto. Mhm. Czyli również te obszary, gdzie nie ma planów miejscowych, plan ogólny będzie decydował. Jak sama nazwa wskazuje, w sposób bardziej ogólnikowy, nie tak precyzyjny, ale jednak przesądzi o tym, gdzie może powstać zabudowa mieszkaniowa, gdzie może powstać zabudowa usługowa, gdzie może powstać zieleń i jakie parametry ta zabudowa ma mieć. Mówimy tutaj o wysokości, o tej powierzchni biologicznie czynnej, czyli ile procent działki może zajmować zieleń. Intensywność zabudowy, też ważny wskaźnik, który jest jakby relacją powierzchni kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki. Te rzeczy ureguluje plan ogólny. Mhm. On będzie powstawał do 2025 roku, tak mówią o tym przepisy na ten moment, w którym rozmawiamy. Do 1 lipca mieszkańcy mogą powiedzieć, co o tym sądzą, swoje sugestie zaproponować. Podsumowując, mogą wnioskować o różne rzeczy. Tak. O co takiego wnioskować mogą? Jakie ich prośby, jakie ich wnioski, jakie ich spostrzeżenia mogą być uwzględnione w tym planie? Plan ogólny wprowadza 13 tak zwanych stref planistycznych. To jest 13 rodzajów w uproszczeniu, 13 rodzajów klocków. Z 13 rodzajów klocków musimy pokryć powierzchnię Wrocławia. Mhm. Każdy z tych klocków ma jakiś, możemy sobie cały czas upraszczając, ma pewien określony kolor. I to jest wprowadzenie określonej strefy planistycznej decyduje o tym, co w obrębie tej strefy może powstać. Mhm. Jest na przykład taka strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tam oczywiście poza mieszkaniówką mogą powstawać też inne funkcje, na przykład może być zieleń, może być infrastruktura techniczna, mogą być usługi. Każdy z tych klocków ma pewne dopuszczalne funkcje, które mogą być na tym obszarze. I chodzi o to, żeby po prostu poukładać, która część miasta będzie którym klockiem. Oczywiście może się zdarzyć, jak najbardziej tych terenów wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową będzie oczywiście więcej. Czyli to nie jest tak, że mamy 13 stref? Ten katalog jest zamknięty, w sensie takim, że jest 13 rodzajów stref i każdy... 13 klocków i trzeba na różne miejsca te klocki nałożyć. Tak, dokładnie. Gdzieś musimy po prostu całe miasto pokryć klockami w 13 rodzajach. Ale to nie jest tak, że na przykład jeden, że mamy Szczepin i tam
kładziemy jeden klocek, ale ten sam klocek, no niech to będzie osiedle jakieś mieszkaniowe z zabudową taką i te taką. Te funkcje mogą się powtarzać, tak, w różnych obszarach miasta, oczywiście, może być że też tak. Na przykład na Gaju. Tak, funkcje mogą się powtarzać. Czyli katalog to 13 klocków. Tak, katalog jest zamknięty i z tego katalogu sobie wybieramy. Oprócz tego, tak jak mówię, to są nie tylko funkcje, ale to są również parametry zabudowy, a więc wysokość, a więc intensywność zabudowy. Oprócz tego opcjonalnie też plan ogólny będzie mógł określać takie standardy jak dostępność do obiektów edukacji, do zieleni. Po co to powstało? W założeniu ustawodawcy chodzi o to, żeby uporządkować planowanie przestrzenne w kraju i też zapobiec takiemu niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy w sposób niepożądany. Nie, tu mamy to, tu mamy tamto. Niekoniecznie, czy tu mówimy o, nie mówimy o konkretnej gminie, tylko generalnie, że w Polsce rzeczywiście jest ten problem, który generuje konkretne straty, że wiele samorządów rozwija przestrzeń w sposób zupełnie nieuporządkowany. To później powoduje straty, bo ta przestrzeń jest źle zaplanowana, ludzie mieszkają na osiedlach pozbawionych infrastruktury, mają daleko do szkoły, do terenów zielonych, tam trzeba daleko drogę budować, długie ciągi kanalizacyjne. Generalnie chodzi o to, żeby zapobiec takiemu niekontrolowanemu rozlewaniu się miast i powstawaniu takiej przypadkowej zabudowy. Tak jak mówię, plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. To znaczy, że jego postanowienia będą wiążące dla wszystkich. Jeżeli z planu ogólnego będzie wynikało, że na tym terenie może powstawać tylko zabudowa wielorodzinna, plus tam kilka takich funkcji, powiedzielibyśmy towarzyszących, plus zieleń, plus usługi, o wysokości, rzucę przykładem, do 8 metrów, to nie będzie wolno wybudować obiektu wyższego. Plan ogólny będzie miał takie, byśmy powiedzieli, trzymanie na tym, co powstaje. Czyli takie ramy tego, co może się tam wydarzyć. Dokładnie tak. To wracamy do tych mieszkańców, bo oni mogą wysyłać te wnioski i o co wnioskować mogą. Żeby na przykład na obszarze, gdzie mieszkają, na takiej takiej ulicy, no ale to domyślam się, że raczej większe obszary będą brane pod uwagę. No nie było zabudowy do takiej i takiej wysokości lub uwzględnić tak, to i to. Tak, jak najbardziej mogą w systemie informacji przestrzennej, czyli sip.um.wroc.pl można znaleźć takie przejrzyste informacje również o planie ogólnym, tam również można się dowiedzieć, znaleźć informacje w jaki sposób złożyć wniosek i o co wnioskować. Tak jak mówię, można wnioskować. Jeżeli ktoś się czuje, mówiąc w cudzysłowie, mocny, może sobie od razu wybrać którąś z tych 13 kategorii i wnioskować, że dla jego okolicy oznaczone, którą on oznacza takimi i takimi ulicami, powinno być tylko to i to. Ale jeżeli nie, może po prostu zawnioskować, że dla ulicy T określonej, dla ulicy X czy dla ulicy Y, że tam on chciałby, żeby tam była przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, czy chciałby, żeby na tym terenie były usługi. Oczywiście to jest etap zbierania wniosków, a więc w oparciu o te wnioski planiści będą prowadzili czynności projektowe. Często, i z tym trzeba się liczyć, bo przy masowej jednak partycypacji społecznej wiele wniosków będzie musiało się wykluczać. No właśnie. Zawsze w planowaniu przestrzennym jest tak, że jednak trzeba szukać pewnego kompromisu, trzeba wyważyć interesy wszystkich grup społecznych, dlatego że bardzo często w ogóle w planowaniu przestrzennym jest tak, że różne grupy interesów, czy mieszkańcy, czy inwestorzy, czy firmy, czy nawet w obrębie grup mieszkańców są wnioski czy oczekiwania, które się wzajemnie wykluczają. Z tym trzeba się liczyć. Nie wszystkie wnioski do planu ogólnego będą mogły być uwzględnione. Natomiast planiści starają się uwzględnić je w jak największym stopniu, żeby rozważyć ten między innymi również interes społeczny. A są takie rzeczy, o które wnioskować nie można? Na przykład, że chcę mieć takie i takie sklepy, no tyle i tyle, no w sensie takie życzeniowe myślenie. Już mówię. Plan ogólny nie ma aż tak szczegółowego charakteru jak plany miejscowe. W planach miejscowych można bardzo precyzyjnie nakreślić, że obowiązują dachy spadziste, że obowiązuje linia zabudowy, która jest precyzyjnie wyrysowana i nie można wyjść poza tę linię zabudowy. Aż takiej dokładnej regulacji plan miejscowy nie ma. Często też jest tak, i tu chyba nie ma świadomości mieszkańców niekiedy i warto, żeby ją budować, tę świadomość. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że na przykład przy uchwalaniu planu miejscowego mieszkańcy mówią, że chcieliby zachować przychodnie na NFZ.
Aż takiej możliwości nie ma. Miejscy planiści mogą wpisać dla danego terenu w planie miejscowym, że obowiązują na danym terenie usługi zdrowia, ale nie mogą precyzyjnie wpisać, że to muszą być usługi zdrowia na NFZ. Tak samo jak nie są w stanie wpisać, jakiej konkretnej sieci handel wielkopowierzchniowy ma obowiązywać. Ma być handel wielkopowierzchniowy o takiej i takiej powierzchni, ale nie wolno wpisywać w planie miejscowym, jaka to konkretnie ma być sieć sklepów, która się tym zajmuje. Czyli od takich wniosków no, nie będzie można wziąć pod uwagę. Aż tak szczegółowych nie. Natomiast rzeczywiście te przeznaczenia podstawowe terenów, czyli edukacja, zabudowa mieszkaniowa, mówimy o usługi, produkcja rolnicza, no rzucam przykładami, bo takie rzeczy też oczywiście odbywają się w mieście, to jak najbardziej można, plus oczekiwane parametry tej zabudowy, to są między innymi te rzeczy, o które można wnioskować, tak jak mówię, te informacje w systemie informacji, w systemie informacji przestrzennej można znaleźć. Ja tylko podpowiem, że również na oficjalnym portalu miasta na wrocław.pl są artykuły, które są poświęcone planowi ogólnemu, zbieraniu wniosków. I również my na stronie facebookowej Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia ostatnio zamieściliśmy taki wpis, gdzie jest opisane, o co można wnioskować. Są odnośniki. Warto z tego skorzystać, bo to jest dokument taki strategiczny. On jest może mało widowiskowy, ale to jest dokument, który w dużej mierze zadecyduje, w jakim kierunku będzie rozwijał się w najbliższych latach Wrocław. A na ile lat mniej więcej on Wam wystarczy? Jesteście w stanie to określić jako planiści? Nie da się tego tak naprawdę powiedzieć. Tak samo jest z planami miejscowymi, tymi bardziej szczegółowymi. Tak naprawdę żywot planu miejscowego w dużej mierze zależy od tempa rozwoju miasta, od tego, co się dzieje. W praktyce zdarza się jak najbardziej, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które mają dużą szczegółowość, już po kilkunastu latach wymagają dużej aktualizacji i zmiany. I takie przykłady jesteśmy w stanie przytoczyć nawet z tego roku. Ja tylko przypomnę, na przełomie zimy i wiosny, ja już w tej chwili nie pamiętam, czy to był marzec, czy to był początek kwietnia, wydaje mi się, że to był marzec, przystąpiliśmy taką paczkę nowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi na terenach, gdzie plany już były. To były plany około 10-letnie, 15-letnie, tylko że co się wydarzyło przez ten czas? Zmieniło się miasto, zmieniło się wiele uwarunkowań, te plany stały się w dużej mierze nieaktualne. Przykład, no, chociażby z osiedla Kuźniki, gdzie plan sprzed około dekady przewidywał możliwość nowej zabudowy w rejonie ulicy Sarbinowskiej. Co się zmieniło przez tych 10 lat? Postępuje kryzys klimatyczny. Miasto musi coraz mocniej odpowiadać na wyzwania związane z retencją wody, z zachowaniem bioróżnorodności. I miasto przystąpiło w tym rejonie do nowego planu, żeby wycofać możliwość zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie. Ponieważ chodzi o to, żeby stosunki pewne wodne, które są w tej okolicy, zachować w formie niezmienionej. Tam obok jest Łąka Kuźnicka, nie chcemy, żeby ktoś w okolicy coś budował, ponieważ to powinien być w pobliżu obszar naturalnej retencji i uważamy, że taki powinien pozostać. To nie znaczy, że 10 czy kilkanaście lat temu ktoś źle planował. Każdy planuje według swojej najlepszej wiedzy na dany okres. Natomiast nasza wiedza o tym, w jakim kierunku pójdzie też miasto, ona stopniowo się rozwija. Pojawiają się nowe czynniki, nowe oczekiwania społeczne, nowe czynniki zewnętrzne. Tutaj w tym momencie mówimy o zmianie klimatu. Tak. Rzeczy, których wtedy nie mogliśmy do końca przewidzieć, czy skutków, czy tego, co się wydarzy. Więc jest rzeczą najzupełniej naturalną, że plany miejscowe po jakimś czasie należy aktualizować. No, należy się również spodziewać tego, że plan ogólny też nie jest dany raz na zawsze, tylko w przyszłości trzeba będzie go zmieniać. Projektowanie miasta tak naprawdę nigdy się nie skończy. To jest tak jak budowa społeczeństwa. To jest infrastruktura, którą zawsze trzeba będzie dostosowywać do aktualnych potrzeb. Są takie przestrzenie oczywiście w okolicach Rynku czy Ostrowa Tumskiego, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że za naszego życia tam już się prawie nic nie zmieni. Ale są takie przestrzenie, szczególnie właśnie na obrzeżach miasta, czy takie tereny jeszcze nie do końca
końca zainwestowane. Te osiedla, które się rozbudowują i tak naprawdę zaraz będą stanowić kolejne osiedle nie na obrzeżach miasta, tak, tylko już tak, w mieście, my musimy szukać tak. odpowiedzi na te zmiany właśnie w planach, bo to jest istotne, bo pamiętajmy o tym, że w ogóle sposób myślenia naszego o mieście się zmienia. Tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, osiedla blokowe, nie wiem, takie jak Nowy Dwór na przykład, w latach 80. one były na obrzeżach miasta. Dzisiaj to już nie jest obrzeże miasta. Tam dojeżdża tramwaj, tam już pojawiły się inne potrzeby, których może wtedy nie było. Trzeba odpowiadać planami na te potrzeby, żeby przewidywać możliwość pod usługi właśnie, czy to zdrowia, czy szkoły. A często też planami trzeba odpowiadać na nadmierne zakusy inwestorów. Jak najbardziej zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli jest wolna działka i nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może zdarzyć się inwestor, który tę działkę kupi i wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy, która może być ta zabudowa bardzo niepożądana dla tej przestrzeni. Dlatego najlepiej jest mieć plan ogólny, który w dużej mierze zadecyduje, jak duża może być zabudowa, a jeszcze lepiej mieć również na ten malutki obszar plan miejscowy, który precyzyjnie w ogóle wyreguluje, co tam może pozostać. I wtedy mamy już jasność. Do 1 lipca można te wnioski składać, a czy później będzie jakaś okazja do kolejnego momentu, kiedy będzie ta partycypacja społeczna? Czy będzie jeszcze jakaś okazja, jeśli ktoś głosu nie zabierze? Tak, jak najbardziej tak. Po tym terminie zbierania wniosków do planu ogólnego nastąpią czynności projektowe, będą również później opinie i uzgodnienia z organami administracji rządowej tego planu. W momencie, kiedy ten plan nabierze takiego kształtu, powiedzielibyśmy, że już nadaje się do pokazania ludziom, będzie można go, będzie również trwające minimum 28 dni kolejne, to będą konsultacje takie 28-dniowe, w trakcie których będzie, w wyniku których będzie również można zgłaszać uwagi do projektu planu, a więc to nie będą tak jak teraz wnioski takie wstępne jeszcze przed czynnościami projektowymi, tylko uwagi do tego, co już czegoś, co już powstaje, co już fizycznie można zobaczyć. Prezydent będzie miał obowiązek rozpatrzeć wszystkie uwagi, które zostaną zgłoszone prawidłowo w oznaczonym terminie. Do wszystkich będzie musiał się odnieść. Dopiero to jest kolejny etap, czyli do uchwalenia planu ogólnego przez Radę Miasta jest jeszcze daleka droga. Tak jak powiedzieliśmy, mamy na to czas do końca 2025 roku. Być może ten termin zostanie wydłużony, ale tej pewności nie mamy. Na dzisiaj się trzymamy tego, że mamy obowiązek zrobić to do końca 2025 roku. No jest to duże wyzwanie, dlatego że jest to taki dokument bardzo skomplikowany. Z uwagi tego, że on obejmuje cały w zasadzie obszar miasta, no jego sporządzenie nie jest łatwe. On jest taki bardzo technokratyczny, powiedziałbym mało widowiskowy, ale on jest bardzo ważny. To jest dokument strategiczny, który w dużej mierze zadecyduje o tym, jaki Wrocław możemy mieć w najbliższych latach. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.